W tym filmie chciałbym porównać inwestycje i konsumpcję. I będziemy o tym myśleć w dwóch kontekstach. Jeden nazwałbym codziennym czy też potocznym kontekstem, a drugi, jak myślelibyśmy o tym w kontekście ekonomii. Ponieważ te nazwy oznaczają coś bardzo szczególnego dla ekonomisty i ważne jest, że znaczą coś konkretnego, bo zamierzamy zacząć używać tych nazw lub tej terminologii lub tej klasyfikacji, by zrozumieć, skąd pochodzi PKB, czyli produkt krajowy brutto. Więc potocznie, potocznie, tu narysuję linię. To jest coś w stylu codziennej, czy też potocznej wersji tego określenia. I tu umieścimy ekonomiczną, ekonomiczna, ekonomiczną wersję tych pojęć. Zwłaszcza gdy myślimy o tym w kontekście wyliczenia PKB. Te pojęcia w obu kontekstach nie różnią się tak bardzo, ale są różne w, w kilku ważnych aspektach. Więc inwestycje w obu przypadkach można rozpatrywać jako coś, co robisz, by uzyskać korzyść w przyszłości. Więc na przykład, jeśli dziś zbuduję dom. Więc buduję dom, to jest dom, który dziś buduję, to jest oś czasu, dom będzie trwał i to jest inwestycja, ponieważ będzie mi przynosił korzyść w przyszłości. Za rok cały czas będę mógł mieszkać w tym domu, więc będę miał zaoszczędzony czynsz, który jest przyszłym zyskiem. Przyszły zysk za dwa lata dalej będzie przynosił jakiś zysk. Można mieć instrument finansowy. Może jakiś instrument dłużny. Pożyczasz komuś pieniądze, więc można kupić obligację, na przykład, która jest zasadniczo pożyczaniem komuś pieniędzy czyli obligacja. To jest inwestycja, ponieważ w codziennym znaczeniu, kiedy masz tę obligację, zwróci się ona w przyszłości. Zwróci odsetki albo jakieś zyski. Dalej, w potocznym sensie uznałbym coś takiego jak pójście na uczelnię za inwestycję. Więc edukacja. Edukacja. Ponieważ inwestujesz swój czas i energię w edukację, to będzie ci się zwracać. Miejmy nadzieję, że robiąc to, zdobędziesz wykształcenie, lepszą pracę i wyższe zarobki. Do końca życia będzie ci się to zwracać. Więc to jest codzienne pojęcie inwestycji. Codzienne pojęcie konsumpcji według mnie to, że kupujesz lub robisz coś, co zamierzasz zaraz wykorzystać, w krótkim czasie i poprzez zużycie tego, czymkolwiek to jest, jeśli to zużyjesz i to przyniesie ci jakąś korzyść, ale w bardziej krótkim czasie, uznałbym to za konsumpcję w codziennym sensie. Więc na przykład, jak idziesz kupić batona i go zjadasz, skonsumowałeś go, nie dokonałeś inwestycji, jak idziesz na film, do kina, to jest konsumpcja. I nie oceniam tego pod względem wartości, że jedno jest lepsze od drugiego. Inwestycja, koniec końców, to też inwestujesz po to, by móc zyskać przyszłą korzyść, która może prowadzić do konsumpcji. Ponieważ konsumpcja jest jedną z rzeczy, które może, która może poprawić trochę Twoje życie. Więc nie twierdzę, że jedno jest lepsze od drugiego. Ale oglądanie filmu też byłoby konsumpcją spędzanie czasu na rozrywce na przykład kupowanie książki cóż, można by dyskutować, czy to jest edukacja, czy nie, ale załóżmy, że kupujesz książkę, która nie jest edukacyjna. To jest konsumpcja. Ale uszczęśliwia cię, więc miejmy nadzieję, że prolepsza Twoje życie w jakiś sposób, przynajmniej na chwilę. Teraz. Ekonomiczne definicje są powiązane z tymi codziennymi definicjami, ale są trochę bardziej dokładne. I są tworzone w taki sposób, żeby było łatwiej je zliczać w przypadku kraju, łatwiej je śledzić. Więc sposób, w jaki ekonomista by to zdefiniował, zdefiniowałby ekonomicznie inwestycje jako wydatki na wyposażenie kapitałowe wyposażenie kapitałowe. Wyposażenie kapitałowe to rzeczy takie, jak w przypadku na przykład fabryki. Kupujesz wyposażenie, by prowadzić fabrykę, kupujesz maszyny, roboty, kupujesz linię montażową, kupujesz jakieś narzędzia, taczki, wózki. I cokolwiek innego, rzeczy, które mają wozić inne rzeczy, to jest wyposażenie kapitałowe. To byłyby też zapasy. Więc, na przykład, zapasy i to wciąż nie różni się tak bardzo obie rzeczy są zużywane, by wyprodukować rzeczy w przyszłości, by wyprodukować przyszły zysk. Kupujesz zapasy, czasem jakiś surowiec, no dajesz mu wartość i zostanie on zużyty do produkcji czegoś w przyszłości. Tutaj zawierają się takie rzeczy jak konstrukcje, budynki. I te wszystkie rzeczy, dlatego łatwiej jest to zliczać, w większości są robione przez firmy. I tutaj jeszcze zawiera się jedna rzecz robiona przez gospodarstwa domowe: czyli budowanie nowych domów. Nowe domy. I to jako jedyne pochodzi od gospodarstw domowych. Prawdę mówiąc, kupowanie domu. Nie pojawia się ani w konsumpcji, ani w inwestycjach, ponieważ nic nie jest produkowane. Coś tylko zmienia właściciela. Więc kiedykolwiek mówimy o tych rzeczach, zwłaszcza gdy mówimy o specyficznych pojęciach ekonomicznych, jest to produkcja nowego wyposażenia kapitałowego, nowych zapasów, nowych konstrukcji, nowych domów. Jeśli po prostu kupują od kogoś fabrykę, to nie wlicza się to do PKB. Nie byłoby to uznane za inwestycje czy konsumpcję, ponieważ ja tylko przesyłam własność od jednej osoby do drugiej. Byłoby to dodane do PKB tylko wtedy, gdy było stworzone za pierwszym razem. I teraz zajmijmy się stroną, stroną konsumpcji. Z punktu widzenia ekonomii, konsumpcja jest uznawana za jakiekolwiek wydatki gospodarstw domowych na nowo wyprodukowane dobra. I usługi finalne, z wyjątkiem nowych domów, czyli wydatki gospodarstw domowych na nowo wyprodukowane dobra i usługi finalne, z wyjątkiem nowych domów. Z wyjątkiem nowych domów. Podkreślam, tylko nowo wyprodukowane, ponieważ jeśli tylko przesyłamy dobra, to nie powinny się tu wliczać. Co nie jest intuicyjne według tego jak obliczamy PKB, opłata, którą ponosisz za edukację na uczelni, czyli nowe wydatki na dobra finalne, byłoby konsumpcją. Więc edukacja byłaby tutaj w ekonomicznym sensie, podczas gdy w codziennym sensie uznałbym, że edukacja powinna być tutaj. No ale to jest pewna usługa finalna, za którą płacę. Może kupujesz samochód, nie kupujesz go dla wypoczynku, Kupujesz samochód, ponieważ potrzebujesz go, by jeździć do pracy. Jest tu spór, że mogła być to inwestycja w codziennym znaczeniu. Poprzez kupowanie, posiadanie tego samochodu, masz coś, co może cię codziennie zabierać do pracy, więc masz z tego przyszłą korzyść, więc można się zastanawiać, że może jest to inwestycja w codziennym znaczeniu. Ale w sensie rachunkowości, ten samochód byłby tutaj. Kupiłeś nowy samochód, ale jest to uznawane za konsumpcję. Nie kupiłeś nowego domu i i powód, przynajmniej jak ja to rozumiem, powód, dlaczego jest to tak ustalone, jest taki, że łatwiej jest to zliczać. Patrzysz na wydatki firmy, łatwo jest to policzyć. Zasadniczo nazywa się to inwestycją, ponieważ koniec końców wszystkie wydatki, które firmy ponoszą, są po to, by wyprodukować jakieś dobra czy usługi. Więc inwestycjami nazywamy każdy wydatek ponoszony przez firmę. I poza tym, jak gospodarstwa domowe kupują nowe domy, to także nazwam inw inwestycją. I tak jest po prostu łatwiej to śledzić dla biur rachunkowych i rządów. Całą resztę, którą robią gospodarstwa domowe, uznajemy za konsumpcję. I zobaczymy w następnych kilku filmach, że jest kilka innych kategorii rzeczy wykonywanych przez rządy i wtedy pomyślimy o imporcie i eksporcie.